To z pozoru prosta zagadka, a potrafi sprawić nie lada wyzwanie. Jedna na 12 osób jest w stanie odpowiedzieć na pytanie. Trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, bo niewiele osób jest w stanie sobie z tym poradzić. Nawet długi czas do namysłu nie zawsze pozwoli znaleźć rozwiązanie. Ta zagadka spędziła już sen z oczu niejednej osoby. Wydawałoby się, że ten zwykły obrazek nie jest w stanie sprawić nikomu problemu. Okazuje się jednak, że jedynie 1 na 12 osób potrafi znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Wymaga to niebywałej uwagi i bystrości, dlatego warto się dokładnie przyjrzeć. Ta zagadka spędza sen z powiek wielu osobom. Na obrazku widać typowy widok z miasta nad ranem. Dachy domów i anteny, typowy obraz dzielnic mieszkalnych. Na rysunku znalazł się także skrawek ulicy, na którym mężczyzna zmierza, najprawdopodobniej do pracy. Widać przez okna także to, co znajduje się na parapetach w niektórych domostwach. Jest jednak jeden szczegół, który kompletnie nie pasuje do reszty. Aby go spostrzec, nie wystarczy sama spostrzegawczość, ale także wyjątkowa bystrość umysłu. Bez chwili poświęconej na zastanowienie, nawet jeśli spostrzeżemy błąd, możemy nie uznać go coś podejrzanego. Dlatego tak mało osób radzi sobie z tą zagadką. Zagadka jest prosta tylko dla 1 na 12 osób. Na pewno nie powinniśmy zwracać specjalnej uwagi na okna. Naszej uwagi też nie przykuje mężczyzna idący ulicą. W tych miejscach nie ma żadnych nieprawidłowości. Powinniśmy skupić się na dachach domów, to właśnie tam skrywa się błąd na rysunku. Podpowiemy jeszcze, że nie chodzi o anteny. 2. Chodzi oczywiście o koguty, które są wskaźnikami kierunku wiatru. Dwa z nich są zwrócone w inną stronę, tak jakby wiatr wiał jednocześnie w dwóch kierunkach nad różnymi dachami, co oczywiście jest niemożliwe. Jeśli ta zagadka nie sprawiła ci trudności, źródło: Facebook.